Na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie ruszyła 5. edycja Legii Akademickiej, specjalnego programu oferującego uregulowanie stosunku do służby wojskowej już podczas studiów. 4 grudnia na UWM odbyło się spotkanie informacyjne. To już jest 5. edycja programu Legia Akademicka. On jest organizowany przez dwa ministerstwa i najpierw dzisiaj rozpoczynamy tą część teoretyczną, ale my też już o tym wojsku troszeczkę poopowiadamy. Studenci mogą zgłaszać swój akces właśnie do Legii. To jest warunek, to osoba tylko i wyłącznie studiująca dzisiaj może wziąć udział w programie. Może być to zarówno student studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. I po zakończeniu tej części teoretycznej, która właśnie między innymi na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim zakończy się egzaminem, te osoby będą już niejako przekazane wojsku, tak mówiąc kolokwialnie, i my potem będziemy procedować na szkolenie, na przeszkolenie wojskowe, które odbędzie się w wakacje w przyszłym roku. Program Legii Akademickiej cieszy się szczególnym powodzeniem wśród studentów Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Dlaczego warto do niego przystąpić? Warto przystąpić do Legii Akademickiej, dlatego że student nabywa nowe kompetencje. Wchodzi do korpusu podoficerskiego, jest awansowany do stopnia kaprala. Jeżeli przejdzie ten cały program szkolenia, a to daje mu już, można powiedzieć, na starcie możliwość pracy we wszystkich służbach mundurowych. Zajęcia teoretyczne będą prowadzone na terenie Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego. Chyba że sytuacja odpukać będzie o wiele gorsza, tak jak to było w tamtym roku, czyli będzie się odbywała zdalnie. Jeżeli nie, to będzie właśnie tutaj na Wydziale Humanistycznym prowadzona przez wykładowców, którzy w 100% są byłymi oficerami Wojska Polskiego. Do Legii Akademickiej mogą przystąpić studentki i studenci każdego kierunku. Tak naprawdę, jeżeli chodzi o tą stronę formalną, to tak jak mówiliśmy, to jest bycie studentem na dzisiaj. Potem dana osoba też, jeżeli nie jest orzeczona, to głównie chodzi o kobiety, musi przejść przez komisję lekarską, ale tak naprawdę jesteśmy otwarci na wszystkich studentów. Tu nie mamy jakiegoś szczególnego podziału na kierunki studiowania. Dzisiaj w dobie rozwoju sił zbrojnych tak naprawdę potrzebujemy jak najwięcej osób, z których możemy wybrać potem tych najlepszych do zawodowego wojska.